Na początek trzeba przygotować sobie 6 kwadratów. Ja użyję Mercy, ponieważ wtedy sześcian będzie lepiej wyglądać. Wy oczywiście możecie użyć zwykłego papieru. Wielkość tutaj nie jest istotna. Wiem, że origami polega na nieużywaniu nożyczek, ale Mercy to ciężko się tnie, więc musiałem to zrobić. Następnie trzeba odpowiednio pozaginać ten kwadrat. Następnie trzeba obrócić na drugą stronę tą część i znowu zagiąć. Pozostałymi 6 kwadratami trzeba zrobić to samo. Przed składaniem sześcianu najlepiej jeszcze pozaginać te rogi. Mogę zacząć składać sześcian. Trzeba tak podważyć tutaj i włożyć tą część. Tutaj podobnie.
Wystarczy, że dołożę jeszcze tą ostatnią część. Sześcian jest gotowy. Jeżeli robiliście tak samo jak ja, to myślę, że wygląda podobnie albo tak samo. Oczywiście sześcian możecie zrobić też drugim sposobem. Film się pojawił już pewnie. Możecie go kliknąć i zobaczyć.